Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci najlepsze ustawienia do nowego sezonu w Fortnite, więc jeśli nie chcesz mieć takiej brzydkiej jakości, to oglądaj do końca. Rozdzielczość oczywiście 1920 ma 1080, 16:9, synchronizacja pionowa wyłączona, limit liczby klatek na sekundę 360, tryb renderowania, co jest bardzo ważne, wydajność, niższy poziom jakości graficznej, jasność to w sumie jak chcecie, ale ja Wam bardzo polecam 121, bo się oczy nie męczą. Tutaj kontrast interfejsu 1x, tryb dla... Nie umiem czytać. Tryb dla daltonistów, tritanopia, ponieważ bardzo ładna jest kolorystyka potem. Intensywność kolorystyki dla daltonistów ustawiacie sobie tutaj w sumie trójkę. Rozdzielczość... Rozdzielczość 3D 90%, wirtualizowana geometria na nitę wyłączona, odległość widzenia bliska, jakość tekstur niska, jakość modeli niska, wyświetlanie liczby klatek może się sobie włączyć, to zależy już od Was, i przesyłaj dane dotyczące wydajności wyłączone. Następne będą ustawienia dźwięku, ponieważ w tym sezonie zostały dodane bardzo głośne dźwięki, więc trzeba sobie zmienić dźwięki, zmniejszyć. Tutaj w sumie, jeśli chodzi o efekty dźwiękowe, dodajcie sobie 60, ogół na 39, muzyka 11, tu dialogi 0, czat głosowy 100 i tak jak ja tutaj. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Dalej przechodzimy sobie do następnych ustawień. Język i region oczywiście Europa i tutaj już nic ciekawego nie ma. I teraz coś, co może Was interesować, czyli czułość. Bo jak wiecie jeszcze lub nie, w tym sezonie został dodany nowy movement, który, no przyznacie, jest tragiczny po prostu. Więc żeby to poprawić, czułość w osi X8, w Y8 i tutaj po 45. Tutaj może się sobie przypisać. A, jeszcze jeden, żeby mieć ten movement poprawiony. Dobra, w sumie nie wiem, gdzie to jest. Ale wydaje mi się, że pokazałem te ustawienia i było to właśnie tutaj. Walka musicie mieć tak jak ja włączone i powinno być dobrze. Z tymi ustawieniami naprawdę powinien być stary movement. I teraz klikamy sobie opcję zastosuj. No i mamy dobrą grafikę oraz dużą ilość FPS-ów. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej.